czym oddychamy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Przed wyjściem na spacer warto wiedzieć, co wisi w powietrzu, a przy obecnej technice zawsze można sprawdzić jego zawartość. Na pytanie, czy wiemy, czym tak naprawdę oddychamy, pan naczelnik ze szczerością odpowiada. Oddychamy zawsze powietrzem, tylko zależy od tego, jaka jest jakość powietrza, ile pyłu jest w powietrzu. To przede wszystkim, czyli pył, ten grubszy, czyli PM10, ten drobniejszy PM2,5 groźniejszy, czy już nawet w tej chwili PM1. Mówimy o mikronach, czyli o cząstkach bardzo małych, które wnikają w organizm i mają bardzo duży negatywny wpływ na nasze zdrowie. Słońce, trochę wiatru i aż chce się oddychać. Tak jak dzisiaj jest na zewnątrz, to jest dobra jakość powietrza, dlatego że jest przewiew, jest wiatr. Wiatr pomaga rozprowadzić te zanieczyszczenia, które się kumulują przez cały okres na terenie miasta, pomaga je rozprowadzić. W związku z tym nie ma takiego dużego stężenia pyłów i wtedy ta jakość powietrza jest dużo lepsza. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska zaleca wszystkim, aby codziennie sprawdzali sobie, jaki jest stan jakości powietrza, dlatego że mają, no może ograniczony, ale mają wybór, co zrobić. Osoby, które uprawiają sport, czy aktywny tryb życia, jakieś biegi, jakieś chody, czy inne formy tego ruchu, mogą wtedy zaprzestać tego na określony okres, jeżeli to powietrze jest słabe. W dobie olbrzymiego skoku technologicznego każdy, kto ma telefon czy komputer przed wyjściem na dwór, może sprawdzić, czym żyje Częstochowa. Pierwszą taką możliwością, z której powinniśmy korzystać, to jest aplikacja na telefon firmy Early. To są te nasze czujniki, które mamy założone. Te czujniki jako czujniki wskazują nam chwilowe wartości powietrza. Czyli wiemy, że w danym miejscu na terenie miasta wokół tego czujnika jaki jest stan powietrza. Do których dzielnic lepiej się nie wybierać? Mamy dwa czujniki tylko na pomarańczowo i to jest jeden czujnik. Tutaj mamy na ulicy Ogrodowej, gdzie jest rzeczywiście PM2,5 32 mikrograma i to jest ciut więcej niż powinno być w stosunku do 30. Na ulicy Legionów powietrze lekko zanieczyszczone, tam mamy 35 mikrogram PM2,5 i 55 mikrogram PM10. Także na stronie Urzędu Miasta można sprawdzić, czym oddychamy w danym dniu, w danej porze.